Kryzys demograficzny jest znacznie szerszy niż wyłącznie dostępność in vitro, ale to jest jeden z elementów, więc po pierwsze wprowadzimy refundację in vitro, tak żeby każda osoba, która chce, mogła z tej opieki ze strony państwa skorzystać. Kryzys demograficzny to też kwestie młodych ludzi, ich dostępności do mieszkań i do rynku pracy. To znaczy w momencie, kiedy ludzie nie mają gdzie mieszkać albo boją się niepewności na rynku pracy, no to ciężko im decydować się na dziecko. To są kolejne rzeczy, o których trzeba po pierwsze głośno mówić, a po drugie zapobiegać problemom młodych ludzi z dostępnością do mieszkań. Też mamy do tego przygotowane rozwiązania, o których jako politycy będziemy mówić i które są przygotowane. Zresztą na kampusie też będzie debata o mieszkalnictwie, debata o rynku pracy dla młodych osób. To jest kolejna rzecz, to jest dostęp do edukacji seksualnej, w ogóle dostęp do edukacji realnej wiedzy. Jeżeli zbudujemy taki pakiet dający ludziom poczucie bezpieczeństwa, dający im świadomy wybór, dający im zabezpieczenie tego i dostępu do opieki zdrowotnej, ale też możliwości mieszkania, możliwości bezpiecznej pracy, to jesteśmy w stanie odwrócić tę tendencję. To oczywiście potrwa, bo sam jeden program, tak jak zaproponowali rządzący 500+, bez całej reszty rozwiązań, wykazuje absolutnie za niską skuteczność. A jak chciałaby Pani albo cała Koalicja Obywatelska przekonać osoby, które nawet w Polsce dziś nie czują się do końca przekonane co do użyteczności i co do może nawet skuteczności metody in vitro i jej refundowania przez państwo? Czyli jeżeli ktoś nie ma potrzeby korzystania z metody in vitro albo nie uważa, że jest skuteczna, absolutnie nie ma nakazu jej sobie robienia. Natomiast wiemy, że skuteczna jest tak, że z in vitro rodzą się dzieci. Z naprotechnologii dzieci się nie rodzą. Nie rodzą się dzieci też od tego, że finansuje się CPK albo TVP. Robią się od tego, że albo ludzie mają dostęp do edukacji seksualnej, do wiedzy, chcą się czuć bezpiecznie, chcą mieć dzieci, a jeżeli nie mogą mieć tych dzieci, bo niepłodność jest chorobą cywilizacyjną, to państwo powinno im w tym pomóc. Ale nie ma przymusu. Jak ktoś nie chce, niech nie robi. I jeszcze ostatnie pytanie. Wyobraźmy sobie, że jest jesień 2023, Koalicja Obywatelska wygrywa wybory. Czy może Pani zadeklarować, że po 100 dniach od wygrania wyborów przez Koalicję Obywatelską in vitro będzie w pełni refundowane przez państwo? Po to robimy ten projekt, żeby też pokazać naszą pełną determinację do refundacji in vitro.